kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy 17 kwietnia i dziś są moje urodziny, także zapraszam was w urodzinowym vlogu. Ten vlog wyjątkowo pojawi się właśnie na dzisiaj, nagrywam i dziś wam go wstawiam. Znaczy prawdopodobnie, nie obiecuję, ale tak mi się wydaje, taki mam plan, dlatego że dzisiaj właśnie są moje urodziny, nie mam dla was vloga, więc dzisiejszy dzień wszystko wskazuje na to, że dzisiaj będzie taki urodzinowy vlog. Mamy straszną pogodę, straszną, pada deszcz cały czas. Wczoraj było piękne słoneczko, robiłam, słuchajcie, zdjęcia. Byliśmy u moich rodziców, później poszliśmy na taką mini sesję. Ja byłam ubrana w piękną, taką różowo-koralową sukienkę. I robiliśmy zdjęcia właśnie z moimi balonami, które mam. Także tak. Na Instagrama wstawiłam już zdjęcia. Bardzo fajne wyszły, naprawdę śliczne wyszły mi zdjęcia urodzinowe, także będę miała taką fajną pamiątkę, bo to moje 25. okrągłe urodziny, więc fajnie. Dostałam masę prezentów, za chwilkę wam wszystko pokażę, nie będę nagrywać filmiku, tylko wam po prostu pokażę, co dostałam. I tyle, no i co? Tyle, co chciałam wam powiedzieć. Teraz uciekam, idę odebrać paczkę z paczkomatu, bo przyszedł mi Shane. Będę chyba nagrywać jeszcze filmik. Jeden, wydaje mi się, że będę jeden filmik nagrywać, ale muszę coś sprawdzić, bo chcę nagrać dla was haul z Shane'a. Jedną paczkę zwróciłam, ale to nie szkodzi, bo mam jeszcze kilka rzeczy wam do pokazania, więc prawdopodobnie to. No i co? I dzisiaj zapraszam was na takiego vloga, pokażę wam też nowe kosmetyki do pielęgnacji, pokażę wam zmiany, które planuję w mieszkaniu, także troszkę się łudziać, mam nadzieję, będzie. Także zapraszam was na dzisiejszego vloga. Hejka, hej. Wracam do was już po jakimś czasie. Weszłam na chwilkę do budki takiej, żeby sobie kupić jakieś rzeczy, bo widziałam, że pani ma fajną bluzę z Nike. Jest taka budka naprzeciwko mojego bloku, gdzie pani sprzedaje po prostu ubrania używane, second hand po prostu. No, także tak. A teraz, słuchajcie, pokażę wam wszystkie moje prezenty, które dostałam. Przede wszystkim, no najwięcej to dostałam po prostu kasę, bo ktoś, kto nie wiedział, co mi kupić, po prostu dał mi kasę. No ale ogólnie ten tydzień zapowiada się całkiem ciekawie, dlatego że dzisiaj w sumie nie mam żadnych planów jakichś tam urodzinowych za bardzo. Wieczorem pewnie napijemy się z moim mężem jakiegoś drina, tak urodzinkowo. Wypijemy moje zdrowie, wypijemy, słuchajcie, moje zdrowie, później pójdziemy spać. Po prostu jutro rano wstaję, też nie mam za bardzo konkretnych planów. W środę idę z koleżanką na zakupy, mega giga zakupy. Będziemy, znaczy ja za bardzo nic nie będę kupować, ale ona chciała pójść do Lumpeksu, żeby zrobić zakupy, dlatego że ona wyjeżdża za granicę, no wiecie, chciała sobie jakieś takie t-shirty, nie t-shirty pokupić, więc idziemy do Lumpa. Później w czwartek prawdopodobnie idziemy robić jedną rzecz, to właściwie mój mąż w czwartek ma wolne, ja w czwartek wychodzę o godzinie 12, więc fajnie, znaczy prawdopodobnie, jeszcze nie wiem do końca, no ale w każdym razie w czwartek prawdopodobnie spędzę po prostu ten wieczór z moim mężem. W piątek prawdopodobnie też spotkam się z koleżanką po południu jeszcze na jakiegoś Starbucksa. I w sobotę rano jedziemy do Krakowa, czy mamy zamiar jechać do Krakowa, do Primarka. Jeszcze nie byłam, a chciałabym tą nową kolekcję wiosenną zobaczyć, chociaż ta pogoda za oknem to jest masakra, więc chciałabym zobaczyć tą pogodę, chciałabym zobaczyć te ubrania w Primarku właśnie na wiosnę. Później pojedziemy jeszcze, myślę, że w czerwcu, w lipcu na letnie rzeczy i później na jesienne i zimowe. Także taki będziemy, myślę, że 4 razy w roku jeździć. Także to, no i co chciałam wam jeszcze powiedzieć? Coś jeszcze chciałam powiedzieć? No i w sobotę po południu Daniel idzie z kolegami na piłę, a ja idę z koleżanką na kawę. Taki mamy plan. Albo ona przyjedzie do nas i po prostu tutaj wypijemy kawę, albo po prostu pójdziemy gdzieś w Rzeszowie na kawę. No i później w niedzielę mamy wolne i w niedzielę prawdopodobnie sobie też gdzieś pojedziemy, zobaczymy, jaka będzie pogoda. Także to, a teraz pokażę wam, i później mam drugą zmianę cały tydzień i później mam tydzień wolnego, cały długi weekend majowy. Jeszcze nie wiemy, gdzie pojedziemy, ale chciałabym te pieniądze, które dostałam, wykorzystać na jakąś podróż, żebyśmy coś fajnego zobaczyli i zwiedzili, także mam nadzieję, że się uda. Dopijam kawkę. Dzisiaj wyobrażam sobie, słuchajcie, dzisiaj, że piję
Starbucksa. Kawę w kubku ze Starbucksa. Już Wam pokazuję, słuchajcie, co dostałam na urodziny. Nie będę mówić co, gdzie, od kogo. Jezu, gdzie? O. Nie będę mówić co, gdzie, od kogo, tylko pokażę Wam, co dostałam od mojego męża. Od mojego męża, słuchajcie, dostałam taki piękny zestaw, taki piękny komplet biżuterii, który sama sobie wybrałam z firmy Michael Kors. Oj, już Wam pokażę, jak on wygląda. Wygląda on tak. Jezu, czekajcie. Halo, halo, halo. Zawsze coś, słuchajcie, zawsze coś. Naprawdę. No dobra, pokażę Wam tak. Mogę po prostu. O, tak wygląda ten komplet. Mamy tutaj taki piękny srebrny komplet. Ja mi przede wszystkim zależało na tym, żeby to był komplet srebrny. Nie podobają mi się za bardzo złote. Nie mogę tych włosów ułożyć dzisiaj. Nie podobają mi się za bardzo złote. Złota biżuteria. Nie przepadam. Znaczy, zależy. Bransoletki na przykład, złote kolczyki, złote ok, ale naszyjniki. Zależy, który po prostu komplet. Bo są takie naszyjniki, które mi się podobają tylko złote, a są takie, które podobają mi się tylko właśnie srebrne. Więc ten właśnie komplet jest z Michaela Korsa. Tak on wygląda, i tutaj mam kolczyki i naszyjnik, noszę je bardzo często i bardzo, bardzo lubię. I z biżuterii, słuchajcie, dostałam jeszcze dzisiaj od dziewczyn z pracy bukiet kwiatów i do tego dostałam, słuchajcie, bransoletkę z firmy Yes. Już Wam pokazuję, jak wygląda. Pudełeczku. Wygląda ona tak, jest piękna również. Piękna, naprawdę super. Także bardzo dziękuję dziewczynom. Pewnie mnie nie oglądają, ale ogólnie to bardzo dziękuję. Także to i do tego dostałam jeszcze oczywiście kwiaty. Co dalej? Co dalej? Dalej dostałam. Słuchajcie, coś. Co w sumie sama sobie chciałam kupić, także fajnie. I to jest robot planetarny z firmy Kalorik. To jest robot planetarny, czyli robot kuchenny po prostu, taki do ubijania bitej śmietany, do robienia, do zagniatania ciast. No i tu w sumie ja wybrałam sobie ten. O, odstawię go. Ja sobie wybrałam ten konkretny. W sumie to. Wiecie, mi też zależało, że ja nie chciałam jakiegoś robota za, nie wiem, 2000 czy za 1500, bo dla mnie to jest bez sensu. Ja tego robota nie będę aż tyle używać, ja go będę używać naprawdę, myślę, że raz na jakiś czas, więc to ja nie jestem jakąś wybitną specjalistką od gotowania czy od pieczenia, że codziennie będę go używać, ale wiecie, raz na jakiś czas, why not, w ogóle... Jezu, prostowałam Ci włosy i zobaczcie, co się dzieje. No masakra jakaś. Dobra, kolejne, co dalej? To już mamy, to już mamy, to już mamy. I co dalej kolejne chciałam Wam pokazać? Kolejne, co chciałam Wam pokazać, to kolejny prezent. Właściwie to jest prezent w połowie od mojego męża, a w połowie od siebie dla siebie, dlatego że po prostu chciałam sobie zamówić buty i zamówiłam je na Zalando. I zamówiłam sobie te buty i mój mąż mi się dołożył. Jeszcze dodatkowo na urodziny, bo akurat miał przyjść. Więc stwierdziłam, dobra, okej, spoko. Słuchajcie, otwieramy. Także to jest taki, powiedzmy, że od siebie dla mnie, ale też nie do końca, bo to jest trochę z kasy, którą dostałam. Więc wiecie, takie po prostu. To są buty firmy Lacoste. Strasznie długo chorowałam na te buty. Przede wszystkim te buty bardzo ciężko było dostać, dlatego że są to buty dziecięce. Ja mam rozmiar 36 stopy, więc w ogóle tyle dobrego, że udało mi się ten rozmiar znaleźć butów. To są buty, tak jak mówię, dziecięce, zarówno na Modivo, na Eobuwiu, na stronie internetowej Lacoste. Te buty występowały w rozmiarach od tam, nie wiem, 17 powiedzmy do 35 na przykład, nie? A tych 36 nie było. I słuchajcie, dopiero na Zalando znalazłam te buty. Właśnie jedyny sklep, w którym te buty znalazłam, właśnie w takiej w rozmiarze 37. I to są buty 36, przepraszam. To są buty w rozmiarze 36 Power Cord. Zresztą pokażę Wam tutaj model, żeby każdy sobie gdzieś tam je znalazł. I już je otwieram, słuchajcie, i Wam pokazuję. Jak zapakowane. I tak, to jest to.
No, to jest to, czego szukałam. Słuchajcie, zwykłe, klasyczne, białe buty, właśnie ze znaczkiem, z logiem. Przybija trochę Lacoste. Tutaj ma Lacoste, tu ma Lacoste i ma tutaj takie różowe znaczki. Jeszcze z Lacoste podoba mi się jedna para butów. Podoba mi się w ogóle, znalazłam teraz z Ralfa ładne buty, więc też może sobie zamówię niedługo, dlatego zobaczyłam, że ja mam te buty wszystkie, które mam, tak już zniszczone, że masakra, więc kupiłam sobie te białe buty, zawsze, zawsze są super, także, no, także tak. Także takie oto buty, tak jak mówię, to jest taki w sumie prezent nie tylko ode mnie dla mnie, nie tylko od mojego męża, ale w sumie to po prostu sobie zamówiłam trochę z kasy, którą miałam, trochę mi mąż dołożył i tak, wiecie, takie misz-masz powiedzmy, więc... Więc tak, nie wiem, czy te buty są jeszcze dostępne, ale tak jak mówię, bardzo mi się podobały, są zwykłe, klasyczne i od na takich mi zależało. Teraz przejdźmy, a jeszcze mam jedną paczkę z Shaina, ale chyba Wam ją pokażę w innym filmiku. Tak, pokażę Wam ją w filmiku, który za chwilę nagram z Holem z Shaina, bo mam kilka tych rzeczy, więc może tak, tego Wam pokazywać nie będę teraz. I słuchajcie, ostatnie rzeczy to jest haul z Lumpa. Pokażę Wam, co kupiłam na Lumpie przed chwilą dosłownie. Pierwsza rzecz to taki oto t-shirt. Jest to t-shirt z firmy Fila w rozmiarze XS. Niestety tak mi się ten t-shirt spodobał, tak mi się spodobał kolor, bo to jest kolor miętowy, że nie zobaczyłam rozmiaru. Oczywiście ja to jestem ja. Ja, słuchajcie, nigdy nie patrzę na rozmiary. Ja zawsze biorę wszystko w ciemno. Jak ktoś jest, nie wiem, z jakiejś takiej firmy, to ja wszystko biorę w ciemno. Wszystko, nawet nie patrzę na rozmiar. I słuchajcie, wzięłam w ciemno ten rozmiar, to jest XS-ka, więc no, proszę Was, dla mnie to w ogóle nawet. Więc gdyby ktoś chciał kupić, to zapraszam w komentarzach, na pewno się dogadamy. Bo niestety na mnie będzie za małe. Kolejna rzecz to jest, słuchajcie, bluza z firmy Nike. Z firmy Nike. Jest to bluza taka rozpinana. Ona jest trochę taka. Tutaj widzicie, ma taki oto napis Nike przez całą długość. Ona jest rozpinana i to jest rozmiar XL. Ale jest mała. Nie wiem dlaczego, ale to jest XL-ka, ale jest taka mniejsza. No i taka zwykła bluza Nike, ładna, klasyczna, standardowa. Kosztowała niewiele, 18 zł? Chyba 18 zł, jakoś tak. Także to. I co jeszcze tu mam? A druga bluza, którą wzięłam, to jest bluza z firmy Puma. Kupiłam jeszcze jedną identyczną jak ta, tylko Nike. Tylko że tak, jeszcze za nią nie zapłaciłam. Powiedziałam pani, żeby mi odłożyła, bo to jest taka pani, którą dobrze się już znamy. To jest rzecz, którą pani ma mi odłożyć i w środę mam tą rzecz sobie odebrać po prostu. Więc powiedzmy, że taką mam również bluzę, ale z firmy Nike. I ona wygląda tak, Puma. Bluza z Pumy, to jest rozmiar 40, nie, bo to nie jest polski, to jest M-ka, tak mi się wydaje, że to jest M-ka i wiecie, jak ja sobie założę taką fajną pumkę, no ładna, bardzo fajna bluza, tutaj mamy taki właśnie lekko granatowy kolor, jest piękna, naprawdę wygląda pięknie, więc myślę, że będzie super i ona też niewiele kosztowała, 20 zł. I ostatnia rzecz, to jest tak, tam to 18, to 20, 38, 40, no jakoś tak. I to, słuchajcie, kosztowało 4 dychy, ale to zużyłam typowo dla siebie. To jest, słuchajcie, kurtka. Już Wam pokazuję. Kurtka z takiego fajnego, śliskiego materiału. Jest to kurtka z kapturem, więc też super. W ogóle, jakie jaja, 17 kwietnia, a ja kupuję kurtkę i ja się z tego cieszę. To jest przykre, bo pogoda jest taka, jakby był luty albo marzec. Także tak, ale już Wam pokazuję. Kurtka jest z firmy Shuzu, rozmiar L. Ale ona jest taka w miarę, powiem Wam, mała nawet. Wygląda ona tak, zwykła, czarna, z takiego fajnego... szorstkiego, znaczy takiego śliskiego materiału, mam wrażenie, że to jest taki materiał trochę jak jakiś namiot, coś takiego, jest mega, bardzo jest fajna, naprawdę mega mi się podoba.
ma jakieś te suwacze, także ja boję się trochę wrzucić do pralki, więc muszę ją jakoś ręcznie po prostu przypłukać i wystawić, żeby wyschła. Muszę ją lekko po prostu gdzieś odświeżyć, ale powiem Wam, że jest w stanie idealnym i już Wam mierzę i pokazuję, jak wyglądam. Jezu, nie mogę dzisiaj tych moich włosów, serio, naprawdę nie mogę. Patrzę na siebie. Jest idealna, słuchajcie. No jest trochę duża, nie no, jest trochę duża, powiem Wam. Ale z drugiej strony ja lubię takie spore kurtki. Poza tym nie mam ani jednej kurtki, która miałaby... Jedną mam kurtkę, co ma kaptur. A na taką pogodę, jak jest teraz, to jest masakra, więc myślę, że to będzie spoko. Trochę spora, bo to jest jednak L-ka. I myślę, że w tą kurtkę spokojnie ktoś by jeszcze wszedł. Nie no, jest trochę duża. Słuchajcie, jest niestety duża. Kurde! Szkoda, bardzo szkoda. Strasznie jest duże, zobaczcie. Tu to bym się mogła zmieścić jeszcze z brzuchem. Nie, strasznie duża jest. Kurde, szkoda, bo jest naprawdę ładna. Wzięłam ją, bo byłam pewna, że będzie na mnie dobra i że będę miała fajną po prostu kurtkę czarną. Ale powiem Wam, że no... Trochę słabo, jest strasznie duża. Wiecie, czasami są takie troszeczkę mniejsze te kurtki, a ta jest po prostu ogromna, naprawdę ogromna. Ja, to jest niestety mój minus, że ja nigdy, ale to nigdy nie mam takiej miary w oczach, że to jest na mnie dobre, a to nie. Jezu, nie mogę tych włosów ułożyć. Dobra, kończę, idę zbierać ten syf, który z sobą zostawiłam. To jest wszystko, słuchajcie, co dostałam. Także cieszę się, bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie życzenia, które dostałam i bardzo dziękuję za wszystkie prezenty. Nie, w tym roku jakoś to obficie, powiem Wam, może dlatego, że okrągłe urodziny, dlatego takie wszystko obfite. Jeszcze pewnie czeka nas jakiś wyjazd na długi weekend majowy. Mam nadzieję, że uda się nam coś kupić, bo jeszcze nic nie zarezerwowaliśmy, nadal się wahamy. Znaczy wahamy, no nie możemy się zdecydować, ale tak. Słuchajcie, ja przyszłam się już z Wami pożegnać, dlatego że ten vlog miał być jednodniowy, już mamy drugi dzień, mamy wtorek, 18 po moich urodzinach, ja już czuję się dzień starsza, więc ogólnie masakra, jeden dzień przybliża mnie już do 30, no także, tak. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Ja za chwilę zaczynam nagrywać drugiego vloga, a tymczasem dziękuję Wam, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że te urodziny, że taki krótki urodzinowy vlog Wam się spodoba. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!